Dzień dobry, witam Państwa. Na początku krótka uwaga skierowana do osób, które od dłuższego czasu oglądają filmy na moim kanale. Jak wiecie, teraz miał się pojawić film dotyczący przetwornika AC z podwójnym całkowaniem, ale nastąpiła mała zmiana planów. Film z przetwornikiem pojawi się w późniejszym terminie, natomiast teraz kilka filmów będzie poświęconych wykonaniu ćwiczeń z Laboratorium Metrologii AGH pod kątem odrabiania ich przez naszych studentów. Więc ten film i kolejne będą się nieco różnić od tego, do czego być może jesteście przyzwyczajeni, ale jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was do wykonania tych ćwiczeń razem ze mną. Natomiast ten odcinek jest stricte przeznaczony dla studentów kierunku elektrotechnika, którzy odbywają zajęcia w Laboratorium Metrologii i będzie dotyczył wykonania ćwiczenia 17, czyli pomiaru wielkości nieelektrycznych, w tym masy i temperatury. Mam tutaj ze sobą elementy, które umożliwią mi wykonanie tego ćwiczenia tak, jakbyśmy byli w laboratorium. Będę wykonywał krok po kroku instrukcję, którą normalnie wykonywalibyście, będąc na uczelni. Będę również notował wyniki pomiarowe i proszę, notujcie je razem ze mną, dlatego że Waszym zadaniem będzie opracowanie tych wyników w sprawozdaniu, a później przesłanie tego sprawozdania do mnie w celu zaliczenia ćwiczenia. Szczegółowe informacje będę podawał w trakcie realizacji kolejnych punktów. Jeżeli ktoś jeszcze nie pobrał sobie instrukcji bądź formularza sprawozdania, to można to zrobić na naszej stronie internetowej, na stronie Katedry Metrologii i Elektroniki AGH i zgodnie z tym schematem, który w tych dokumentach znajdziecie, wypełniać sobie kolejne punkty związane z realizacją ćwiczeń. Proszę Państwa, będę wykonywał kolejne punkty ćwiczenia, tak jak wykonywalibyście je Wy na laboratorium. Będę więc przechodził punkt po punkcie przez instrukcję. Będę podawał Wam tylko podstawowe informacje na temat użytych elementów, natomiast zakładam, że jesteście przygotowani od strony teoretycznej i wiecie, czym w danym punkcie, w danym ćwiczeniu się zajmujemy. Pierwszy punkt to będzie badanie wagi z czujnikiem tensometrycznym, a konkretnie punkt 2a, czyli kalibracja wagi. Mamy tutaj taką wagę z belką, na której naklejone są tensometry. Są one zalane taką masą plastyczną. Nie wiem, czy je widać, ale tutaj są widoczne takie ciemniejsze punkty, gdzie te tensometry są przyklejone. Więc tak wygląda konstrukcja tej wagi. Mamy cztery tensometry, a zatem są one połączone w układzie mostka czteroramiennego i poszczególne punkty tego mostka są wyprowadzone tutaj na zaciskach. Dlaczego akurat cztery tensometry, a nie jeden? To proszę napisać w sprawozdaniu. Osoby, które nie są studentami metrologii, możecie również poszukać tej informacji i na przykład napisać w komentarzach pod filmem, dlaczego akurat cztery tensometry, a nie jeden. Dobrze, będę ćwiczenie wykonywał, tak jak wspominałem, punkt po punkcie, zgodnie z instrukcją i będę notował wyniki pomiarowe.
Wy również notujcie je ze mną, dlatego że na tej podstawie te wyniki opracujecie i wykonacie sprawozdanie. Na początek łączę układ zgodnie ze schematem, czyli doprowadzam zasilanie napięcie stałe do mostka, do jednej jego przekątnej. Natomiast będę mierzył napięcie na drugiej przekątnej mostka za pomocą multimetru, oczywiście w trybie pomiaru napięcia stałego. W porządku. Włączmy zasilacz. Ma być ustawione 12 V i jest. I włączmy zasilanie i zobaczmy, czy wszystko jest w porządku. Tak, jeżeli naciskam tutaj na tą platformę wagi, to zmienia się napięcie na tej przekątnej mostka. Ja zmieniłem sobie tutaj konfigurację na stanowisku kamer, żebyście lepiej widzieli wskazania multimetru. I teraz, jeżeli naciskam na platformę wagi, no to widzimy, że te wskazania się zmieniają. A więc jest jakaś relacja pomiędzy siłą, z jaką naciskam, a wskazaniem multimetru, a wartością napięcia na niezasilonej przekątnej mostka. Jest to więc pomiar pośredni, dlatego że tak naprawdę waga reaguje na siłę, natomiast chcemy ją wyskalować w jednostkach masy, czyli w kilogramach. Musimy więc znaleźć relację pomiędzy masą a wskazaniem przyrządu. I to jest pierwszy punkt ćwiczenia, a więc właśnie kalibracja tej wagi, czyli ustalenie relacji pomiędzy wartością wielkości mierzonej a wartością wielkości wskazywanej przez przyrząd. Dla wagi tensometrycznej zakładamy, że ta relacja jest liniowa. W związku z tym do wyznaczenia charakterystyki statycznej wagi wystarczą nam dwa punkty, prawda? Dlatego, że ta charakterystyka, no, jeżeli jest liniowa, to wygląda w ten sposób. Tu mamy napięcie, tutaj mamy masę wyrażoną w kilogramach. Więc potrzebuję dwa punkty, aby jednoznacznie tą charakterystykę, tą prostą wyznaczyć. Tak więc pierwszy pomiar wykonujemy przy nieobciążonej wadze. I przy nieobciążonej wadze, jak widzicie, napięcie U0 jest równe 3,304 mV. Zakres, na którym wykonuję pomiary, to jest zakres 200 mV. Ta informacja może być potrzebna później do obliczenia niepewności. Teraz drugi punkt charakterystyki zmierzymy przy obciążeniu masą wzorcową 5 kg. Mam tutaj dwa odważniki po 2 kg i jeden odważnik 1 kg. To było dla masy M0 równej 0 kg. Natomiast teraz wykonuję pomiar dla MK równego 5 kg. I wskazanie wagi wynosi, właściwie napięcie mierzone, UK jest równe 20,429 mV. Takie napięcie odczytałem. Również jest to pomiar zrealizowany na zakresie 200 mV. Mając te pomiary, proszę teraz wyznaczyć czułość napięciową wagi zgodnie z wzorem podanym w instrukcji i wyznaczyć charakterystykę statyczną, czyli relację pomiędzy napięciem wyjściowym,
które jest równe SU, czyli czułość napięciowa wagi, razy masa plus U0. U0 mamy zmierzone, czułość obliczamy na podstawie wykonanych tutaj pomiarów. Dla przeprowadzonych obliczeń oczywiście proszę wykonać również obliczenia niepewności, tak żebyśmy wiedzieli, od czego zależy dokładność wyznaczenia SU i jaka jest jej niepewność. Natomiast teraz przejdźmy do kolejnego punktu ćwiczenia, czyli pomiar masy przy użyciu wagi tensometrycznej, punkt 2b. Charakterystykę mamy już wyznaczoną w pierwszym punkcie. Wiemy, jaka jest relacja między napięciem mierzonym a masą. W związku z tym spróbujmy zmierzyć sobie tutaj jakieś masę jakichś obiektów. I ja na początek położę tutaj po prostu taki młotek. Czyli powiedzmy, mam pomiar pierwszy, napięcie U1, 4,933 mV dla młotka. No i weźmy sobie jakiś inny obiekt. Mam tutaj butelkę wody, 1,5-litrową. Zakryję producenta, żeby nie było, że mamy product placement. 1,5-litrowa butelka wody powinna ważyć około 1,5 kg. Więc zanotujmy sobie, że dla tej butelki napięcie wynosi 8,641 mV dla tej butelki. Teraz, mając te pomiary wykonane, znając te napięcia, proszę obliczyć masę tych obiektów oraz niepewność wyznaczenia tej masy zgodnie z instrukcją. Dla kontroli możemy sobie zważyć jeszcze ten odważnik 2-kilogramowy, wzorcowy, i zobaczyć, jaki dostaniemy wynik. Weźmy sobie pomiar trzeci, napięcie trzecie to jest 10,151 mV dla znanej masy 2 kg. Opracowując wyniki, opracowując wnioski, proszę napisać nieco na temat tensometrów, jaka jest ich budowa, zasada działania, jak i dlaczego waga tensometryczna ma 4 tensometry. No i oczywiście wnioski co do pomiarów i tego, od czego zależy niepewność wyznaczenia masy w tym przypadku. Proszę Państwa, kolejnym punktem w tym ćwiczeniu jest punkt trzeci, pomiar temperatury przy pomocy termorezystora. Podstawowe informacje macie podane w instrukcji. Resztę należy sobie doczytać w literaturze. Natomiast termorezystor jest takim elementem, w którym wykorzystuje się zmianę rezystywności materiału, z którego jest on wykonany, pod wpływem zmian temperatury. I tutaj w ćwiczeniu mamy dwa termorezystory typu PT100. Oczywiście same elementy są w środku tych osłon stalowych i ich nie widać. Natomiast obydwa są wyprowadzone tutaj czteroprzewodowo. Dlaczego czteroprzewodowo? No oczywiście chodzi o pomiar czteroprzewodowy rezystancji, tak aby w pomiarze nie był brany pod uwagę rezystancja doprowadzeń. Interesuje nas pomiar rezystancji samego elementu, stąd konieczność pomiaru czteroprzewodowego. Jakkolwiek w tym punkcie ćwiczenia sprawdzimy również, co by było, gdybyśmy mierzyli tylko dwuprzewodowo. To jest czujnik PT100, bardzo powszechnie stosowany, wykonany z platyny. Dlaczego z platyny?
proszę poszukać tych informacji. Głównie chodzi tutaj o stabilność i powtarzalność parametrów tego czujnika, a co za tym idzie, jego charakterystyk statycznych. Dzięki temu dwa czujniki dwóch różnych producentów wykonane właśnie z platyny mają identyczne charakterystyki statyczne. 100 wskazuje na to, że taki czujnik powinien mieć rezystancję, czy ma rezystancję 100 ohmów w temperaturze 0 stopni. I teraz spróbujmy wykonać pomiary za pomocą tych dwóch czujników w trzech różnych ośrodkach. Przygotowałem sobie tabelkę, tak jak mamy to w formularzu sprawozdania. Pierwszy pomiar zrobimy dla powietrza, następnie dla termosu, w którym mam mieszaninę wody z lodem i wody o wysokiej temperaturze podgrzanej do kilkudziesięciu stopni Celsjusza. Na początek podłączę pierwszy termorezystor, oczywiście czteroprzewodowo. I wejdźmy w tryb pomiaru rezystancji. W tym momencie jesteśmy w... Ustawię może zakres ręcznie. 200 ohmów. W tej chwili pomiar jest realizowany dwuprzewodowo, 2WR. I zanotujmy rezystancję dla powietrza. 110,70... No, tutaj się troszkę zmienia. Ja go trzymałem w dłoni przed chwilą, więc tutaj temperatura troszkę się zmienia, ale zanotujmy 110,60 ohmów i tryb czteroprzewodowy szybko zanotuje 109,87 ohma. A więc zwróćcie uwagę, że jest różnica pomiędzy pomiarem dwuprzewodowym a czteroprzewodowym. Dla czterech przewodów mamy mniej, prawie ohm mniej. No, w związku z tym, że w tym pomiarze nie jest mierzona rezystancja przewodów, a jedynie samego elementu. Dobrze, i to był pomiar dla powietrza. Zróbmy teraz pomiar dla mieszaniny wody z lodem. Powinniśmy mieć tutaj blisko 0 stopni. Ja wrzucę ten termorezystor tutaj. No i zobaczymy, co się stanie. Widzimy, że rezystancja maleje. Jest potrzebny pewien czas na ustabilizowanie się tego pomiaru. No, z tego względu, że oczywiście ten czujnik ma pewną swoją dynamikę. Nie przyjmuje temperatury ośrodka w nieskończenie krótkim czasie. Zaczekajmy więc, aż sam czujnik przyjmie temperaturę otoczenia, no bo oczywiście występuje tutaj pewna dynamika. Te zmiany są już tutaj bardzo niewielkie w tym momencie. Dla pomiaru dwuprzewodowego mamy w tej chwili równo 101 ohmów. Natomiast dla pomiaru czteroprzewodowego 100,293. A więc widać znowu różnicę pomiędzy pomiarem dwuprzewodowym i czteroprzewodowym. 0,7 ohma różnicy. No i widzimy również, że nie mamy tu rezystancji idealnie 100 ohmów. No, prawdopodobnie nie mam tutaj temperatury idealnie 0 stopni, ale nieco powyżej 0 stopni. Teraz zróbmy sobie ostatni pomiar wody, którą wcześniej zagotowałem. Ona teraz ma temperaturę pewnie kilkudziesięciu stopni i ten ostatni pomiar zrobimy za pomocą dwóch różnych termorezystorów. Postaram się szybko wykonać pomiar jednym i drugim i zobaczymy, czy te wskazania będą sobie równe, czy będą się różnić. Oczywiście teraz temperatura
szybko, nie temperatura, na razie rezystancja, szybko rośnie. Zaczekajmy, aż ona się ustabilizuje. Przy okazji zanotuję, że zakres, na którym wykonuję pomiar, to jest 200 ohmów. Tutaj, jeśli chodzi o multimetr, to może być potrzebne do wykonania sprawozdania. No i zaczekajmy, aż pomiar, aż to wskazanie się ustabilizuje. Oczywiście ono nigdy nie będzie idealne, niestabilne, dlatego że ta woda stygnie, prawda? Więc no, może się cały czas lekko zmieniać. No ale zaczekajmy na tyle długo, żeby zmiany były tylko na ostatniej cyfrze tutaj naszego wskazania. Rezystancja zaczyna nam już tutaj spadać i to dosyć szybko, czyli po prostu ta woda stygnie, a wraz z nią stygnie również nasz czujnik. Więc ja postaram się szybko zanotować dla pomiaru na początek dwuprzewodowego tą rezystancję i później dla pomiaru czteroprzewodowego. Więc mamy tutaj 123,500 powiedzmy i 122,800. Ja teraz szybko postaram się przepiąć na drugi termorezystor. No, oczywiście te pomiary nie będą sobie odpowiadać, bo już temperatura się zmieniła, no ale zobaczmy, co wskazuje drugi, tak dla kontroli. Ja z boku zapiszę 122,670 ohmów. No, już widzimy tutaj, że po prostu ta temperatura szybko się zmienia, ten pomiar nie odpowiada temu, więc no, nie możemy porównać pomiaru za pomocą jednego termorezystora z pomiarem za pomocą drugiego. Musiałbym mieć bardzo stabilną temperaturę tutaj w tym ośrodku. Więc zapomnijmy o tym drugim pomiarze. Skupmy się na tych pomiarach wykonanych za pomocą tego termorezystora. I mając te wyniki pomiarowe, proszę opracować tabelkę w punkcie trzecim, policzyć odpowiadające tym rezystancjom temperatury. Robimy to na zajęciach, korzystając z normy 60751, ale tutaj tej normy nie mamy. Natomiast jeżeli poszukacie w internecie i wpiszecie w wyszukiwarkę termin termorezystor bądź też PT100, to znajdziecie kilka stron, na których tabele dla tego termorezystora są podane i z tych tabel można będzie odczytać wartość temperatury, która odpowiada danej rezystancji. Jeżeli nie będzie w tabeli konkretnej wartości, którą zmierzyliśmy, no to musimy wykonać interpolację liniową pomiędzy dwoma sąsiadującymi wartościami podanymi w tabeli. Wszystko to jest opisane w instrukcji, jak również dla pomiaru czteroprzewodowego proszę policzyć niepewność wyznaczenia temperatury. Przypominam, że mamy tutaj termorezystor klasy A. W związku z tym dla tej klasy norma definiuje, jak należy tą niepewność policzyć. Więc to wszystko proszę w sprawozdaniu zawrzeć oraz również opisać cały eksperyment i wyciągnąć wnioski na podstawie tych pomiarów. Proszę Państwa, w ostatnim punkcie ćwiczenia, w czwartym punkcie, mamy pomiar temperatury termopary. Przypominam, że termopara jest takim czujnikiem, który pod wpływem różnicy temperatur pomiędzy spoiną, nazwijmy ją odniesienia, a spoiną pomiarową, generuje siłę termoelektryczną, którą będziemy mierzyć za pomocą multimetru. Ja od razu się wepnę do multimetru w tryb pomiaru napięcia stałego na zakresie 200 V.
Mamy tutaj termoparę typu J, czyli żelazo, miedź, nikiel. Klasy, zobaczmy, klasy drugiej. To jest inna termopara niż ta, która jest opisana w instrukcji, bo tam widnieje klasa pierwsza. Natomiast niedawno kupiliśmy nową termoparę, więc to jest typ J, klasa druga. I taką klasę należy przyjąć do liczenia niepewności pomiaru temperatury. A więc mamy, proszę Państwa, dwie spoiny, odniesienia i pomiarową. Jeżeli spoinę odniesienia umieścimy w ośrodku o znanej temperaturze, to jesteśmy w stanie łatwo obliczyć na podstawie pomiaru siły termoelektrycznej, jaka jest temperatura spoiny odniesienia. Tą spoinę na razie odłożę tutaj. Ona ma, powiedzmy, temperaturę pokojową. Natomiast tą spoinę umieszczę w termosie wody z lodem. Tutaj w międzyczasie temperatura nam się obniżyła i ustabilizowała. I czujnik referencyjny temperatury pokazuje nam, że mamy tutaj 0,2 stopnia, czyli blisko zeru. Ja teraz umieszczę tą spoinę tutaj. Poczekamy, aż ta spoina nabierze temperatury ośrodka. I w międzyczasie możemy zanotować, ja już sobie tu wcześniej zapisałem, że temperatura spoiny odniesienia wynosi 0,2 stopnia, co jest zgodne z tym pomiarem. I wykonujemy teraz pomiar zgodnie z instrukcją. Mam już termoparę podłączoną do multimetru. Spoina odniesienia jest w wodzie z lodem. I wykonujemy po prostu pomiar siły termoelektrycznej. Zaczekajmy, aż tutaj to wskazanie się ustabilizuje. To, że tu jest minus, to nie szkodzi. Oczywiście mogę zamienić te końcówki ze sobą i będziemy mieć pomiar na plusie. No i zobaczmy. Tutaj mamy bardzo małe napięcia rzędu mikrowoltów bądź pojedynczych miliwoltów, przynajmniej w takim zakresie pomiaru temperatur, jakie tutaj mamy. Więc jeszcze chwilka zaczekam, aż ten pomiar się nam ustabilizuje. No dobrze, bardzo powoli się nam to zmienia. Jesteśmy tutaj tak naprawdę na poziomie mikrowoltów. Więc zapiszmy, że ta siła termoelektryczna wynosi 1,158 miliwolta. I na tej podstawie obliczymy temperaturę tej spoiny. Znamy temperaturę spoiny odniesienia, 0,2 V, nie zmieniło się tutaj. Pokażę. 0,2 V. Volta, stopnia. 0,2 stopnia. Znamy siłę termoelektryczną. Obliczymy temperaturę spoiny tej pomiarowej, czyli tym samym temperaturę powietrza w tym pomieszczeniu, w którym się w tej chwili znajduje. Obliczamy to na podstawie normy 6584-1. No, tej normy znowu nie mamy, ale proszę odszukać sobie w internecie tablice dotyczące termopary typu J i na podstawie tej wartości zmierzonej siły termoelektrycznej policzyć tą temperaturę. Znajdziecie to bez problemu w sieci, więc proszę tutaj małe rozpoznanie zrobić. Oczywiście w tym punkcie liczymy również niepewność pomiaru temperatury tą termoparą, przyjmując, że mamy do czynienia z termoparą klasy drugiej. Pomiar napięcia, tak dla porządku tylko podam, był na zakresie 200 mV. Proszę Państwa, ostatnim punktem naszego ćwiczenia piątym jest pomiar różnicy temperatur termoparą. No bo tak naprawdę termopara mierzy różnicę temperatur pomiędzy temperaturą jednej i drugiej spoiny. Jeżeli znamy temperaturę spoiny odniesienia, tak jak w tym przypadku, no to możemy policzyć dokładnie temperaturę
w jakiej znajduje się druga spoina. Natomiast jeżeli nie znamy tej temperatury, no to możemy mówić jedynie o pomiarze różnicy temperatur. I teraz zrobimy właśnie taki pomiar. To znaczy, znowu posłużę się tutaj kubkiem, którą woda już zdążyła nieco wystygnąć. Włożę tą drugą spoinę do nieco wyższej temperatury niż temperatura powietrza, bo wciąż kubek jest ciepły. Poczekamy, aż ustabilizuje się pomiar i zapiszemy siłę termoelektryczną. Dobrze. Siła termoelektryczna już bardzo powoli się zmienia, więc zanotujmy, że w tym przypadku, gdy mam pomiar między spoinami znajdującymi się w tych dwóch różnych temperaturach, siła termoelektryczna to jest 2,296 mV. I gdybym nie znał temperatury żadnej z tych spoin, żadnego z tych ośrodków, no to mogę mówić tu jedynie o pomiarze różnicy temperatur. Ale teraz, na potrzeby eksperymentu, załóżmy, że znam temperaturę jednego i drugiego ośrodka, zmierzymy ją tym czujnikiem wzorcowym i porównamy ten wzorcowy wynik pomiaru różnicy temperatur z wynikiem uzyskanym z pomiaru siły termoelektrycznej z termopary. Więc ja teraz zmierzę, w kubku mam 44 stopnie dokładnie, a w termosie zmierzyliśmy przed chwilą, były 0,2 stopnia. Czyli już wiem, że różnica temperatur wynosi 43,8 stopnia. Po obliczeniu różnicy temperatur z pomiaru termoparą porównacie Państwo ten wynik z tym wynikiem referencyjnym. Proszę Państwa, jeśli chodzi o to ćwiczenie, proszę sprawozdanie wykonać według tego szablonu, tej formatki, która jest na naszej stronie internetowej i w takiej formie uzupełnionej do mnie przesłać. Proszę opracować wyniki, policzyć wszystkie błędy i niepewności i proszę wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych pomiarów, z tych obserwacji, nie ograniczając się jedynie do tego, że pomiar jest wykonany poprawnie, ale odnieś się do tego, co było mierzone, czym było mierzone, jaka była metodyka pomiaru, jakie wyniki uzyskano, od czego zależy niepewność i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę, aby te wnioski były tutaj bogate. Tyle, jeżeli chodzi o ćwiczenie 17. Dziękuję za udział w tym laboratorium i do zobaczenia następnym razem.